to są podcasty Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w ramach podcastu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, zatytułowanego Serbia wobec agresji Rosji na Ukrainę. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski, kierownik zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej oraz pracownik naukowo-badawczy Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Podczas dzisiejszego spotkania chcemy zmierzyć się z tematem, jak każdy wie, bardzo aktualnym, który również w naszym otoczeniu, w przestrzeni publicznej do nas dociera. Choć często są to bardziej może pewne refleksy tego, tego zagadnienia, chodzi mianowicie o stosunek Serbii wobec. Wobec Rosji, wobec Ukrainy, relacje serbsko-rosyjskie w kontekście aktualnej wojny są to zagadnienia bardzo ciekawe i często my tutaj na naszym krajowym podwórku być może z lekkim niedowierzaniem patrzymy na to, co się dzieje w tym bałkańskim kraju, choć oczywiście zaskoczeni być nie powinniśmy. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj podczas naszego spotkania rozwiniemy pewne wątki związane. Ze stosunkiem Serbii wobec agresji Rosji na Ukrainę. Panie doktorze, władze w Belgradzie od początku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę starały się no, zachowywać co najmniej neutralne stanowisko wobec trwającej wojny. Wynika to oczywiście z silnych powiązań Serbii z Federacją Rosyjską. Jak wyglądają obecne relacje polityczne obu tych państw i czym są one uwarunkowane? Niewątpliwie te, te relacje oczywiście są specyficzne. To odróżnia Serbię od wielu państw Europy Środkowej. Serbia faktycznie jest sojusznikiem Federacji Rosyjskiej, jest partnerem strategicznym. Oba państwa wiąże formalne partnerstwo strategiczne. Oczywiście nie tylko, bo te relacje poza polityką to także ekonomia, powiązania ekonomiczne. A dla większości obywateli Serbii to kwestia bliskości kulturowej i także no, kwestia powiązań historycznych. Niewątpliwie tutaj te państwa z perspektywy historii sporo wiąże, i no, w tym sensie można zwrócić uwagę na to, że że to nie tylko dzisiaj, to nie tylko obecnie te relacje między Serbią i Rosją są bliskie, specyficzne, partnerskie, ale też nie przesadzajmy, one nie są tak dobre i tak bezkonfliktowe, jak deklarują czy deklarowali przez lata politycy i w Moskwie, i w Belgradzie. W tych relacjach iskrzy, ale jest to. Mało widoczne, ponieważ obu partnerom zależy na tym, żeby ten obraz pozytywnych relacji był widoczny w mediach. On trafia do obywateli Federacji Rosyjskiej, trafia także do obywateli Serbii, do Serbów, którzy no, oczekują od swoich władz, że stosunek do, do Rosji będzie przyjacielski, bliski, że Serbia będzie partnerem Rosji. Oczywiście jest to pewna narracja. Wynika też z pewnych kontekstów idealizowanego obrazu Rosji w, w świadomości Serbów. Ten obraz jest po prostu idealistyczny. On jest oparty o pewną wizję, którą zresztą Rosja sama y, tworzy i propaguje. To jest wizja tej mocarstwowej Rosji, bliskiego sojusznika Serbii. To jest wizja prezydenta Putina jakiego, tak, takiego silnego przywódcy światowego, który rzuca wyzwanie liderom y, Zachodu. I, i no, ta wizja y, jest propagowana w Serbii, trafia do świadomości i w tym sensie Rosja w jakiś sposób jest kreatorem własnego odbicia no, w świadomości Serbów. Wobec tego nie powinno nas dziwić jakby, no, stosunek społeczeństwa serbskiego wobec, wobec Rosji, i, i szczególnie w kontekście tego, co się działo w ostatnich tygodniach, między innymi w Belgradzie, bo byliśmy świadkami no, organizowanych wieców poparcia dla Federacji Rosyjskiej. I no, dla nas są to pewne, jakby takie obrazki, można by powiedzieć, no, delikatnie szokujące, ale na, na kanwie tego, co, co pan doktor powiedział, no, no, nie powinno nas to dziwić, wiedząc jakby te uwarunkowania i szerszy kontekst tych, tych relacji. Niemniej, no, także docierają do nas wieści o, o pewnych e, takich akcentach antywojennych, które, które miały miejsce na ulicach Belgradu. I jakby łącząc te, te dwie postawy, to jak na, na obecną chwilę, jak zwykli Serbowie podchodzą do, do, do tej wojny i z czego wynika na przykład no, takie gremialne poparcie, to jest pewien przekaz medialny, który do nas dociera i, i czy tak, tak jest. To też jest kwestia oceny, prawda, więc jeśli chodzi o sympatię do Rosji, to tak, no serbskie społeczeństwo jest prorosyjskie w takim sensie, powiedzmy, historyczno-kulturowym i to, tak jak powiedzieliśmy, to wynika też z realnych przesłanek Serbia i Rosja w XIX wieku, te relacje, wsparcie Rosji dla, dla Serbii, dla Słowia na Bałkanach, no to się pamięta, w jakimś sensie jest jest to element y, narracji historycznej, ale nie przesadzajmy, oczywiście były w odróżnieniu od większości państw europejskich, były w Serbii te manifestacje poparcia dla Rosji, ale organizowane były przez środowiska no, nacjonalistyczne, skrajnie radykalne, w istocie środowiska y, otwarcie prorosyjskie, które reprezentują tylko część społeczeństwa. To też trzeba na to, na to zwrócić uwagę, że y, pomimo tej y, y, powiedzmy prorosyjskości Serbów jako, jako społeczeństwa, oni, oni to nie znaczy, że to są Antyukraińskość, wcale nie. Serbowie po prostu. Popierają Rosję, ale nie znaczy, że są przeciwko Ukrainie. To jest, to, to jest trochę oczywiście sprzeczne, może się wydawać, ale, ale chodzi o to, że Rosjanie, Ukraińców, Serbowie postrzegają bardzo podobnie, jako bliskie narody Serbii. I problem, tak jak w optyce Serbów jakby to występuje w mojej ocenie, no problem polega na tym, że Serbowie po prostu wierzą w tę rosyjską propagandę, że problemem na, na Wschodzie jest jakiś skrajnie prawicowy rząd w Kijowie. Które zostanie odsunięty od władzy, i Ukraińcy zostaną wyzwoleni spod jarzma ekstremistów. Więc, jakby to, ta prorosyjskość nie oznacza antyukraińskości automatycznie. Ona oznacza sprzeciw wobec tej, tej całej idei, którą prezydent Putin deklaruje w kontekście Ukrainy, że oto mamy odrodzenie faszyzmu w Europie i Rosja, tak jak kiedyś Związek Radziecki, toczy świętą wojnę w obronie. obronie. Wolnego świata. To jest ta narracja, więc, więc ta prorosyjskość też nie jest taka, jakby się mogło wydawać, że ona jest związana też z pewnym, z pewną krytyką polityki ukraińskiej czy, czy narodu ukraińskiego. Nie, nie. Serbowie też przyjmowali Ukraińców, uchodźców z Ukrainy, więc większość Serbów, w mojej ocenie, także współczuje Ukraińcom, ponieważ Serbowie po prostu pamiętają bombardowania i to nie tylko w 1999 roku, ale, ale także w 1995 roku. Chociażby w Bośni, bośniacy Serbowie, więc, więc w takim ludzkim odczuciu, w mojej ocenie, nie ma, nie ma tu takiej różnicy. Natomiast różnice tworzą te środowiska skrajne, radykalne, które rzeczywiście organizowały te manifestacje poparcia dla Rosji. No, to są środowiska także spenetrowane przez, przez Rosję i pewnie częściowo te demonstracje były inspirowane przez, przez ambasadę rosyjską. Więc to, to są po prostu środowiska skrajne, Rosyjskie, one, one tam zawsze były. I no, pamiętajmy także, że w ostatnich latach około 300 Serbów przynajmniej walczyło po stronie rosyjskiej w Donbasie. Tutaj siły zbrojne Ukrainy wskazywały, że także teraz są ochotnicy z Serbii. Po stronie rosyjskiej, więc to y, oczywiście no, to jest jakby głębszy, głębszy obraz tego poparcia, ale, ale w tej skrajnej postaci takiego no, skrajnego prorosyjskiego podejścia to, to pewnie dotyczy tylko części społeczeństwa i y, 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 ja ostatnio nie widziałem jakichś dokładnych badań y, y, dotyczących właśnie y, jak się zmieniło to poparcie społeczne, czy, czy to nastawienie w stosunku do, do samej Rosji, czy też Ukrainy, natomiast no niestety Spada poparcie dla członkostwa Serbii w Unii Europejskiej już poniżej 50%. Więc to, to pokazuje, że y, no, to społeczeństwo serbskie w jakimś sensie. Y, i różni się jednak od, od większości państw europejskich. Ja bym jeszcze podkreślił, że te środowiska, o których, o których mówiłem, to te prawicowe środowiska skrajne prawicowe, bo to tu wraźnie trzeba podkreślić. No to, to są także środowiska kibicowskie, które organizowały na przykład w czasie jednego z meczy. Tutaj derby Belgradu, Partizan i, i Cyrwena Zvezda i cóż, kibice zvezdy zorganizowali mało. Taki niesmaczny happening, gdzie na stadionie na początku meczu była taka inscenizacja pokazująca cmentarz i w tle były flagi barwy Ukrainy no To było co prawda postrzegane jako trochę dwuznaczne, ale jednak niektórzy próbowali z tego jakby, no, inaczej to zinterpretować, ale jednak większość komentatorów stwierdziła, że jest to niesmaczna antyukraińska demonstracja ze, ze strony tych środowisk. Kilka dni później był kolejny mecz, gdzie ci kibice z Wezdy, krzyczeli Serbia... Rosja, bracia na zawsze to jest taki, takie typowe hasło. No to pokazuje, że, że, że tak, są środowiska w Serbii, które są otwarcie prorosyjskie, są grupy, które, które widzą w Rosji jedynego partnera międzynarodowego dla Serbii i dążą do tego, żeby to zbliżenie było pogłębione, ale trzeba wyraźnie podkreślić, tak jak zacząłem od tego, że iskrzydł dlaczego? No bo właśnie władze Serbii wcale nie są skłonne, żeby takiego zwrotu dokonać, a wręcz odwrotnie. Ta polityka, neutralności ona jest narzucona właśnie wieloma elementami chociażby tym że w prorosyjskim społeczeństwie trudno głosić poglądy antyrosyjskie i wygrać wybory bo 3 kwietnia w Serbii były wybory ale tutaj no, na przestrzeni ostatnich lat widać było że jednak prezydent Vucic, który, Aleksander Wucic, który, który faktycznie no, jest takim prezydentem, który dominuje na scenie politycznej Serbii i partia prezydenta, serbska partia postępowa, jednak wyraźnie starają się prowadzić politykę wielowektorowości. Więc tutaj członkostwo w Unii Europejskiej jest najważniejszym celem w polityki zagranicznej Serbii. Serbia, obawiając się jednak, zresztą słusznie, tych nacisków ze strony Rosji, dywersyfikuje swoich partnerów na arenie międzynarodowej. Rozwijając współpracę z Chinami. To też nieprzypadkowe, że ostatnio y, transport y, uzbrojenia przyleciał z Chin do Serbii. Umowa była z 2019 roku, ale właśnie niedawno przyleciał ten transport, więc y, ta neutralność Serbii, ona jest wymuszona oczywiście, znaczy formalnie jest to neutralność militarna co oznacza, że Serbia nie będzie członkiem NATO, ale też nie będzie członkiem innego bloku wojskowego. Natomiast w praktyce także w ostatnich no, latach i szczególnie po, wy, po wybuchu, po, intensyfik, po, po agresji rosyjskiej na, na Ukrainę, widać także, że Serbia dążyła do prowadzenia takiej polityki neutralności w wymiarze politycznym. Natomiast y, no, prezydent Włóczyć jednak. Y, 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 Opierał się, opierał się, z jednej strony opierał się na ułożeniu sankcji międzynarodowych na Rosję, które nakładały państwa zachodnie, między innymi Unia Europejska, no, co spowodowało, że, że Serbia była krytykowana, bo jeżeli Serbiano. Jest członkiem, znaczy jest państwem kandydującym do, do Unii Europejskiej, powinna politykę zagraniczną dostosować do decyzji Unii Europejskiej. Natomiast Serbia tego nie zrobiła, ale jednocześnie WC jednak wyraźnie wskazywał, że stoi Serbia stoi na, na, na stanowisku integralności terytorialnej Ukrainy. Co wydaje się sprzeczne, to jest ten problem tej neutralności, na ile Serbia rzeczywiście jest neutralna, a na ile w jakimś sensie walczy o zachowanie w tym, w tym konflikcie mocarstw, który się pogłębia, na ile Serbia dąży do zachowania jakiejś równowagi, równowagi w swojej polityce zagranicznej, czyli siedzi, jak niektórzy w Serbii wskazują, Serbia siedzi na dwóch krzesłach. Pytanie, na ile jeszcze będzie w stanie to robić, na ile rzeczywiście ta neutralność jest rzeczywistą opcją w polityce zagranicznej Serbii. Ostatnio prezydent Vucic wskazał bardzo ciekawie, że formalnie jesteśmy neutralnie w wymiarze militarnym, ale nie oznacza to neutral... niekoniecznie oznacza to neutralność polityczną, co niektórzy zinterpretowali, że Serbia rozważa, do tej pory nie ma, ale być może rozważają tutaj politycy w Belgradzie jednak w jakimś niewielkim stopniu przystąpienie do sankcji przeciwko Rosji, dlatego, że Dlatego, że no to jest to, czego oczekuje od Serbii Unia Europejska chociażby, i ta krytyka, no może, czy ta, ten brak kompatybilności w polityce zagranicznej Serbii ze stanowiskiem UE może jednak zaszkodzić Serbii na drodze do Unii Europejskiej, więc przed wyborami spekulowano, że może będą jakieś małe sankcje co no to, to, to zaś to jest w takim sensie zabawne, ale w tym sensie, że no małe sankcje, co to mogłyby być. Póki co tych sankcji nie ma, ale rzeczywiście to jest wyzwanie. Wyzwaniem w polityce zagranicznej Serbii będzie, jak długo będzie można balansować tak na, na arenie międzynarodowej i trochę też tak, no cóż, taktycznie lawirować między tymi biegunami siły. Czy Serbia ma na to potencjał? Wydaje mi się, że nie ma. Co jest strategicznym interesem Serbii no, w wymiarze ekonomicznym i nie tylko, to jest członkostwo w Unii Europejskiej. Prezydent Wuczic jest politykiem pragmatycznym. On, on to doskonale wie, rozumie i w tym sensie y, oczywiście no, Serbia spotkała się z tą krytyką międzynarodową, że, że ta neutralność w istocie nie jest neutralna, bo nieważne, czy się jest neutralnym, czy nieważne, po której stronie jest się neutralnym. I to wskazywane, że Serbia jest neutralna po stronie rosyjskiej, co oznaczałoby, że, że jednak no. To stanowisko różni się od stanowiska większości państw. Natomiast no, ch chyba musimy zrozumieć te uwarunkowania i kulturowe, i polityczne, i zależność energetyczną, jeśli chodzi o gaz, po, w ponad 80% Serbia jest zależna, więc tu jest wiele wątków, które wymuszają na decydentach w Belgradzie, no to właśnie polityka lawirowania. Czyli podsumowując to zagadnienie, od którego wyszliśmy tutaj w trakcie tego. Tej, tej części naszej rozmowy. Środowisko związane z prezydentem Wucziemiem troszeczkę z dystansem podeszło do tych wieców poparcia, tak, prorosyjskich, które miały miejsce, czy, czy może. Jakieś wybrane grupy polityczne związane właśnie z prezydentem wspierały tego typu przedsięwzięcia? Sama serbska partia postępowała nie, wręcz koalicjant, socjalistyczna partia Serbii, który, który się no, jest, który, który też w czasie kampanii wyborczej się angażował, bo w Serbii były, były niedawno bardzo ważne wybory, prezydenckie, przedterminowe wybory parlamentarne i wybory lokalne w 14 ośrodkach samorządu terytorialnego. Więc to takie ważne wybory. I w czasie kampanii wyborczej prezydent Vucic mówił o, o tym no, bezpieczeństwie państwa, o stabilności, o, o tych naciskach międzynarodowych, ale też na Serbię, żeby Serbia gdzieś tu się przesunęła w, w, tym, w tym dyskursie w stronę zachodu. No, nie mówił o naciskach ze strony rosyjskiej, ale one były poniekąd oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o socjalistyczną partię Serbii, SPS, no ta partia była prorosyjska jednak tak, tak werbalnie. I tutaj już po wyborach politycy SNS-u, czyli partii prezydenckiej, no wskazywali, że no to stanowisko jednak się różniło, że SPS faktycznie zabrał część głosów partii prezydenta Wuczycia, dlatego że faktycznie głosił te poglądy prorosyjskie. Więc tu nawet na tym tle doszło do konfliktu między oba... Między partiami wchodzącymi w skład koalicji. Zresztą 10 lat ta koalicja trwa, a w tym momencie nie wiadomo, czy, czy będzie kontynuowana. Wydaje mi się, że tak, ale jeszcze musimy chwilkę poczekać na, na decyzję. Natomiast no to pokazuje, że jednak no, SNS i Prezydent Łucic mają. To stanowisko w polityce zagranicznej inne niż ta, ta prorosyjska część y, elity politycznej. Na, natomiast to, co robi SNS jest, jest bardzo ciekawe, bo ta partia znajduje się dokładnie w centrum całego spektrum politycznego i ona ma, ona zagospodarowuje cały ten środek i faktycznie ma też skrzydła bardziej prozachodnie pro i bardziej prorosyjskie i faktycznie może się przesuwać w dowolnym momencie. Jest to taka partia typu catch-all, która faktycznie no, może, się, może się przesuwać i zagospodarowywać, czy wykorzystywać dane tematy, czyli może być bardziej prorosyjska, może być bardziej prozachodnia. To powoduje, że, że opozycja ma trudno, zarówno ta proeuropejska, jak i ta prorosyjska, no bo Vucic jest faktycznie prezydentem prorosyjskim, ale on jest taki prorosyjski bardziej symbolicznie. Yy, oczywiście no, no nie tylko, ale w przeciwieństwie do prawdziwych prorosyjskich radykałów, on jest politykiem, który jest pragmatyczny i yy, on, on yy, widzi interes państwa w, w rozwoju ekonomicznym no i doskonale rozumiem, że, że to nie Rosja, tylko Zachód jest tym partnerem dla rozwoju ekonomicznego państwa i w tym sensie ja zaryzykowałbym takie twierdzenie, że, że to prorosyjskość jest wykorzystywana w, w, przez uczucia w wyborach, gdzie prorosyjskie społeczeństwo zagłosuje na, na politykę, który cieszy się Poparciem Kremla. A wuczyć to poparcie ma, bo, bo jest najsilniejszą partią na scenie politycznej Serbii, więc te jego wizyty przedwyborcze w Rosji widoczne na przestrzeni ostatnich lat i te symboliczne telefony, czy też gesty wypowiedzi prezydenta Putina, który, który no, udziela poparcia prezydentowi Wuczyciowi, to, to wszystko ma znaczenie dla, dla wyboru, dla reelekcji. Natomiast natomiast jednak mam wrażenie, że Rosjanie czy decydenci na Kremlu nie traktują jednak Włóczyciela jako polityka takiego prawdziwie prorosyjskiego. Jest to jakaś kalkulacja obustronnych korzyści, natomiast nie do końca też ufają Włóczyciowi w kontekście prorosyjskości Serbii pod jego, pod jego rządami. Przykładem takim jednym z wielu chociażby byłoby by to, że umowa gazowa, Dotycząca przedłużenia bardzo dobrej ceny na, na gaz, 270 dolarów za 1000 metrów sześciennych, pod koniec roku podpisana, no, czy kończy się w połowie obecnego roku. No, ta umowa no, na 6 miesięcy została przedłużona, ta cena została przedłużona, to jest cena warunkowa, czyli z jednej strony Kreml no, wspiera Włóczycia na scenie politycznej, no bo tani gaz to zadowolenie wyborcy, to reelekcja. To też poparcie rosyjskie, które się sprzedaje politycznie w Serbii bardzo dobrze. Natomiast no, to nie jest umowa bezterminowa. Tutaj y, Rosja też y, ma twarde interesy w kontekście relacji z, z państwami bałkańskimi, z Serbią y, przede wszystkim, bo, bo to jest no, to państwo, którego Rosja uważa za swojego najważniejszego sojusznika na Bałkanach i chciałaby widzieć Serbię w swojej strefie wpływu, w takiej wizji rozszerzonego ruskiego świata. No a cóż, prezydent Vucic widzi to trochę inaczej. Chciałby być i tu, i tam, i te interesy Serbii tutaj rozwijać w wymiarze międzynarodowym. I, i, I tu jest pewne pole, pole konfliktu, który w mojej ocenie ma, ma charakter zakulisowy, bo tak jak mówiłem, ani w Rosji, ani, ani w Serbii nie opłaca się antagonizować czy w tym przekazie publicznym pokazywać, że te relacje nie są takie dobre, jak się deklaruje. I, i no, póki co to tak trwa, natomiast tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że Rosjanie w tą prorosyjskość prezydenta Włóczyciela już od dawna nie wierzą. No tak. Bardzo ciekawe. To bardzo wiele wątków, których no, nie mamy często okazji, z nimi się nie mamy okazji zapoznać tutaj w, w naszym przekazie medialnym. Także bardzo dziękuję za, za ten komentarz i tak na zakończenie, właśnie bazując na, na tych postawach i tych różnych, także zakolisowych działaniach, skupmy się może na mediach. Na mediach i, i, i także na tematyce, którą my wielokrotnie tutaj na naszych łamach staramy się prezentować, czyli Związane z dezinformacją, czy w Serbii odnotowujemy jakiś jednolity przekaz medialny dotyczący wojny na Ukrainie. Czy tutaj w związku właśnie z tymi różnymi prorosyjskimi tendencjami da się odnotować jakąś taki jednolitą narrację, jakiś taki jednolity kierunek, wokół którego media no, opisują to wydarzenie? To jest złożony temat, bo w zasadzie trzeba byłoby wyjść od tego punktu. Gdzie, na no, których często think tanki serbskie, i też zachodnie, podkreślają, to jest temat wolności mediów w Serbii, jakości tego przekazu. Ten przekaz jest bardzo taki, no, poddany temu zjawisku tabloidyzacji, tak bym powiedział, że rzeczywiście ten dominujący przekaz przekaz jest taki dość uproszczony, w mojej ocenie. Natomiast media publiczne rzeczywiście dostosowują przekaz do tej polityki neutralności, tak. Mam wrażenie, że to jest... Odzerowanie tego, co, co formalnie, o czym formalnie mówi, mówi dyplomacja serbska. I, I w tym przekazie, w badaniach publicznych rzeczywiście widać, że są te argumenty, powiedzmy, strony rosyjskiej, są argumenty strony ukraińskiej. Mam wrażenie, że mniej spraw tutaj prezentuje się w kwestii właśnie na tej krytyki działań rosyjskich, czyli no, ciężko spotkać się z taką narracją i z taką retoryką, jak na przykład w mediach europejskich, chociaż w mediach polskich, gdzie wskazuje się wyraźnie na zbrodnie, zbrodnie rosyjskie popełnione na Ukrainie. Czy mówi, się, czy mówi się bezpośrednio o wojnie, czy też yy, jest ta nomenklatura taka yy, o specjalnej operacji i tego typu? Nie w mediach publicznych jednak, jednak jest to, moim zdaniem, w ten sposób taki neutralny przedstawione, więc są, są argumenty obu stron. No, co prawda, można byłoby stwierdzić, że neutralność w stosunku do dość oczywistego zła, które przeszły wraz z działaniami Rosji, jest, jest taką neutralnością w jakiś sposób nieuzasadnioną, ale, ale jednak ten przekaz medialny w RTS chociażby w, moim ocenie, w mojej ocenie rzeczywiście jest taki pozbawiony elementów skrajnych i, i, i wypośrodkowany w taki sposób, który może nas dziwić, ale, ale jednak mimo wszystko neutralny. Natomiast ten główny element przekazu, zresztą ten przekaz w mediach publicznych, on jest bardziej adresowany do, do społeczności międzynarodowej, która, która oczekuje od Serbii tego, że jednak będzie w ramach tej rodziny europejskiej się pozycjonować, a nie będzie państwem takim jak, jak chociażby Białoruś, która, która zresztą jest częścią, stroną konfliktu w tym momencie. Natomiast, natomiast więc ten przekaz medialny w jakimś sensie odzwierciedla tą politykę i państwa, i wizję państwa i w mediach publicznych. Natomiast przekaz w tabloidach, który, który jest przekazem, który trafia do, 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 do tysięcy Osób w Serbii każdego dnia to jest przekaz faktycznie prorosyjski. I tam są te narracje. One co prawda w niektórych tych dziennikach one są różne. W jednych są bardziej prorosyjskie, w innych są mniej może, tak, ale tak naprawdę, a w niektórych są skrajnie prorosyjskie. Więc to wszystkie narracje o tym, że Ukraina zaatakowała Rosję, że są faszyści w Kijowie, że no znaczy to wszystkie wymysły rosyjskiej, rosyjskich mediów, rosyjskiej propagandy w istocie. One są powielane w tych mediach serbskich i w tych mediach no, stabloidizowanych, czy tych tabloidach po prostu. I, on, I to jest. Więc dlaczego to jest? No bo to jest przekaz, który, którego w zasadzie część osób po prostu oczekuje, więc y, krytycy SNS i polityki prezydenta Vuciccia mówią, że ta jest właśnie taka neutralność, że z jednej strony w mediach publicznych jest powiedzmy wyważony przekaz, ale w mediach prywatnych, zaprzyjaźnionych z władzą, które według krytyków prezydenta realizują y, pewną wizję przekazu informacyjnego, która trafia do, do, do milionów obywateli y, na, zgodnie z zapotrzebowaniem politycznym prezydenta, czy, czy też serbskiej partii postępowej. To są narracje. Krytyków, no, że ten przekaz po prostu jest prorosyjski otwarcie, jest agresywnie prorosyjski. No i rzeczywiście, no, niektóre te, te treści są pewnie dla większości obywateli Polski byłyby szokujące, po prostu Niektó niektóre może, to te narracje są po prostu powieleniem tego, co jest w Rosji. Natomiast w Serbii jest jeszcze jeden gatunek mediów, o którym mało się, mało się mówi. To są media faktycznie rosyjskie, ale serbskojęzyczne. To są portale internetowe różnego rodzaju. I one po prostu tu prezentują skrajny, skrajny punkt widzenia, chociażby Borba Info, to jest akurat w Bośni taki portal internetowy, ale tam faktycznie prezentowane są absolutnie skrajne, rosyjskie, wymyślone narracje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością lub, lub niewiele. No problem polega na tym, że to są media serbskojęzyczne natomiast robione przez Rosjan. I cóż, dlatego, że Rosja, Serbia i no, serbski świat, Serbowie są łatwym celem, bo ta prorosyjskość powoduje, że oni, oni po prostu no, łatwiej wierzą w te narracje rosyjskie dotyczące wydarzeń na wschodzie i i Rosja o tym wie. Po prostu Serbia jest łatwym celem dla kampanii propagandowej. Myślę, że to, co czego nie da się sprzedać w Polsce czy w innych państwach Europy Środkowej, no, na Bałkanach, w kontekście tego serbskiego świata, to niestety trafia, trafia do Serbów. I ja tu może bym zakończył taką anegdotą, którą, którą gdzieś ostatnio zobaczyłem, że, że jedna z Rosjanek, która ostatnio wy, wyemigrowała, bo. Rosjanie też uciekają z Rosji, uciekają przed e, sankcjami, ale uciekają też przed reżimem Putina, który jest coraz bardziej agresywny i tych Rosjan, którzy mają inne opinie, po prostu dyskryminuje. I jedna z Rosjanek, która wyjechała do Serbii, e, żali się o to, że jednemu z, z dziennikarzy serbskich żali się, że, e, że uciekła przed propagandą putinowską w Rosji, ale ta sama propaganda bombarduje ją w Serbii, bo Serbowie z życzliwości i e, sympatii e, w stosunku do Rosjan faktycznie powielają, te same, te same y, wymysły rosyjskiej propagandy, nie zdając sobie sprawy, że też są ofiarą tej propagandy. Y, no, jeśli sami Rosjanie zwracają na to uwagę, jest to, jest to pewien problem, ale ja chciałbym też zwrócić uwagę, może na koniec, że, że były rzeczywiście wyrazy poparcia dla, dla Rosji y, z, tymi, y, z tymi symbolami tej, tej wojny, oczywiście. Natomiast czyli flagi rosyjskie, litera Z, ale. Ale też były demonstracje, demonstracje antywojenne z wyrazem poparcia dla Ukrainy. I bardzo ciekawe, ale w tych demonstracjach właśnie w Belgradzie na przykład bra, brały udział osoby. Także no, pochodzące z Rosji, Białorusi, Ukrainy, te diaspory razem uczestniczyły w antywojennych demonstracjach. One były mniejsze, to też trzeba pokazać, powiedzieć wprost, niż te demonstracje prorosyjskie, ale pokazuje to, że tutaj ciężko jest jakieś takie uogólnienia. Pamiętajmy też, że, że Serbowie mają swoje traumy z lat 90. Przegrali wszystkie wojny. Byli faktycznie. Znaczy Serbia, Jugosławia, tak, z czasów Mileszewicza to było państwo oburzone sankcjami międzynarodowymi. No, pamięć o bombardowaniach przez NATO, które. W narracji rosyjskiej powielanej przez serbów to jest to NATO, które dzisiaj pomaga Ukrainie, a ono wcześniej bombardowało Serbów. To, to powoduje, że w tym sposobie myślenia serbów o konflikcie zbrojnym na, na wschodzie, o agresji rosyjskiej na Ukrainę, no dostrzeżemy elementy, których no nie ma w dyskursie obecnym w Polsce chociażby. To wynika z wielu wyrunkowań i Rosja po prostu to wykorzystuje. To niezwykle ciekawe. Bardzo dziękujemy panie doktorze za podzielenie się z nami te, tymi refleksjami i mamy nadzieję, że także na, na forum Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie będziemy te zagadnienia kontynuować i może w jakiś sposób y, dokonywać pewnej aktualizacji y, stanu. Jaki ma miejsce w Serbii czy, czy szerzej na Bałkanach. Także bardzo dziękujemy za udział. Naszym gościem był doktor habilitowany Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję bardzo.